Tomasz Golob będzie jechał, a po jego prawej ręce stanie Fredrik Lindgren, kolejny debiutant jako stały uczestnik cyklu Grand Prix. Ja byłem, Adam, muszę ci powiedzieć, tydzień temu na meczu w Toruniu, Toruń Zielona Góra, no i to, co tam zobaczyłem, zatrwożyło mnie. Forma dwóch stranieri zielonogórskiego teamu. Fredrik Lindgren 2-0 i odesłany błyskawicznie pod prysznic. Puk Iversen 3-0 i jedna trójeczka. No ja myślę, że dzisiaj to będą inni zawodnicy. Ale kto jedzie? Hancock z pierwszego pola, z drugiego Niki, z trzeciego Tomasz Golob i z zewnętrznego Fredrik Lindgren. Już Niki, czy założy Hancocka? Nie, wypchnął go Amerykanin. Niki na wyprostowanym motocyklu bardzo pomaga swojej maszynie jechać, zabrakło prędkości. Hancock jest na prowadzeniu, drugi jedzie Niki, Tomasz Golob trzyma się krawężnika, a odważnie po zewnętrznej atakuje Fredrik Lindgren. No i Tomasz Golob na razie zamyka stawkę. Patrzymy na to, co dzieje się z Tomaszem Golobem, nie traci dystansu do Szweda, a tymczasem Niki Pedersen już rozpoczyna pogoń za prowadzącym Jankesem. Szukają tutaj szybkiej ścieżki do wyjechania z drugiego wirażu, jeżdżą po samym krawężniku. Każdy chce wycelować w to miejsce, bo ono daje okazję do bardzo szybkiego wjechania w prostą startową. Musi bronić się przed atakami, poszedł szerzej teraz Niki. Co będzie, jak wyprostuje maszynę? Wyprostował ją, zrobił sobie długą, prostą, fantastycznie to zrobił. A więc przez te wcześniejsze okrążenia chyba się oszczędzał troszeczkę Niki. Poczekał do przedostatniego wirażu, no i wtedy uporał się z prowadzącym Hancockiem z dziecinną łatwością. Brawa dla Nikiego. Martwimy się czwartym miejscem Tomasza Goloba. No tak, było widać, że Niki jest bardzo szybki przez te pierwsze okrążenia. Był szybszy od Grega Hancocka, szukał tylko luki, którą mu zostawi. No i Tomasz Golob, żółty kask, żółto-niebieski kombinezon w tym sezonie w barwach nowej drużyny Tomasza, czyli Stali Gorzów. No i Tomasz Golob już przygotowany, no ale... Obym był złym prorokiem. Myślę, że będzie tutaj ciężko, bowiem z zewnętrznych pól jadą tak doskonali zawodnicy jak Żagar i Holta. No ale poczekajmy, może Tomasz Golob wymyśli coś, może będzie miał skuteczną receptę. Musi szybko wyjechać ze swojego pola. I właśnie tak to robi, no ale wewnętrzne pola, przepraszam, oczywiście szybsze. Holta cudownie przedziera się na czoło, ale teraz przy krawężniku wyprzedził go Żagar. A Tomasz Golob szedł tam odważnie po dłużej i wyprzedził Holtę. Tomasz Golob jedzie drugi. Już teraz widzimy, że podrażniony, agresywna, tym razem agresywna sylwetka Tomasza Goloba na motorze. Holta spadł na trzecie miejsce, no a Bjarne już traci kolejne metry. Jedzie, jak widzicie Państwo, daleko z tyłu. Żagar, tak jak przewidywałem, potrzebował tylko kilkunastu sekund na doregulowanie swojego motocykla. No i już pędzi z przodu. Golob teraz ogląda się, słyszy gdzieś za plecami pracujący silnik Rune Holty. Nie wie, z której strony spodziewać się ataku. Poszedł po krawężniku Holta. No i wszedł przed Tomasza Goloba, ale starczy prędkości. Holta tam wyjechał na nasypane, wyhamowało go. No i znowu Tomasz Golob jest bardzo daleko przed kolegą z Gorzowa. Teraz już wyjeżdżają z ostatniego wirażu. Jest na mecie z trójką Żagar. Tomasz Golob, brawa dla naszego reprezentanta. No i był dobry start i mądra jazda na pierwszym wirażu i walka z Holtą, który przywiózł jeden punkcik. No a drugie zero już może zapisać do swojego dorobku Bjarne Pedersen. No nie ma łatwego życia Tomek na początku tych zawodów. W pierwszym biegu trzecie pole, które dzisiaj jest bardzo nieszczęśliwe. Teraz co prawda wyprzedził, a więc ten motocykl raczej przygotowany na szybką jazdę po dystansie. Chociaż ze startu też nieźle się spisał. Był przez chwilę szybki, no ale tam oczywiście wszedł tak szybko. Tomasz Golob, jeszcze nic, a już są prezenty. Tomek, przez chwileczką dosłownie, miła, bardzo miła chwila, dostałeś upominek. Może już ty opowiedz wszystko o tym. Bardzo się cieszę, że jestem zauważony. Rzeczywiście ta chwila jest niesamowita. 500 po raz byłem na torze podczas edycji Grand Prix, to jest chyba 15 lub 16 lat. Strasznie się cieszę, że tyle dotrwałem i wytrwałem. Jeżdżenie w Grand Prix jest bardzo ciężkie i trudne, w związku z tym podwójna dla mnie to radość.
Życzę sobie podobnych startów i co najmniej jeszcze 16 lat czy 15. Cało szczęśliwie, a dzisiaj, żebym jeszcze troszeczkę tych pierwszych miejsc przywiózł, bo startowałem z tych innych pól, w związku z tym teraz będę miał możliwość nadrobienia. No właśnie, kilka punktów już nam uciekło, ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Idziesz w dobrym kierunku chyba, bo tendencja jest rosnąca, czyli już wiesz, co robić przy tych właśnie jeszcze, jak wspominasz, słabych polach na początek. Myślę, że tak. Te zewnętrzne pola dzisiaj kompletnie jakby stoją. Nie można się rozpędzić na tych polach. Jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że to, co już wiem, zaprezentuję w następnych biegach i pojadę do przodu. A ten tor się zmienia, tak jak zresztą wszyscy zapowiadali, i jest coraz ciekawiej. Znaczy, jest nierówny, ma swoje, jakby powiedzieć, tory, które jadą do przodu, inne, mam tutaj na myśli łuki czy proste. Trzeba się mocno trzymać kierownicy i jakby przejść do przodu i wymijać zawodników. No to trzymajmy się, dziękuję bardzo. Dobrze. Jako ze stałą kartą wygrywał, no. Miejmy nadzieję, że szybko się rozkręci. Zobacz, co się dzieje. Jedzie Tomasz Golob i trzy czarne charaktery. Wszyscy w czarnych kewlarach. Na pierwszym polu Andreas Jonsson w czerwonym kasku. Na drugim Tomasz Golob. Kask niebieski. Scott Nichols, kask biały, a więc pole trzecie. I Nils Christian Iversen. Kask żółty na głowie Duńczyka. Już wszystko jest gotowe. Już kręcili. Silniki na najwyższe obroty i poszli. Dobrze, Tomasz Golob czy założy? Ach, zabrakło tam minimalnie, zabrakło. No i teraz wjadą rywale przed Tomasza. Nie, wyjedzie drugi. A więc dobrze, pierwszy Jonsson. Szwed na prowadzeniu. Tomasz Golob jedzie drugi. Wypuszczony ten motocykl ładnie, dynamicznie. To zwiastuje nam pogoń Tomasza Goloba za Jonssonem. Trzeci jedzie, jeśli dobrze widzę, Nichols. Tak, to jest Scott Nichols. Ostatnie miejsce na razie dla Nilsa Christiana Iversena, no ale to jest przekleństwo tego czwartego pola, które nie pozwala się zawodnikom skutecznie rozpędzić do walki na pierwszym wirażu. Tomasz Golob teraz odjechał szerzej, sprawdził tam, ile jest nasypane na zewnętrznej. Teraz znów wejdzie szeroko, ale środkiem toru jedzie Jonsson. Tomasz Golob nie może na razie znaleźć skutecznej recepty na dogonienie. Ona teraz mocno, dynamicznie pracuje na swoim motocyklu, balansuje, no ale ta jazda takim balonem na razie nie przynosi rezultatu. Teraz jakiś błąd na wejściu w wiraż, chciał przestawić koniecznie kierownicę swojego motocykla. No i gdybyśmy mieli jeszcze tutaj, Adam, ze dwa okrążenia, to może spuchłaby ręka Jonssonowi i Tomasz Golob w końcu by go wyprzedził. Możemy zapisać, proszę Państwa, że trzy punkty zdobył Andreas Jonsson, dwa, z których również cieszymy się, myślę, dla Tomasza Goloba, jedno oczko Scotty Nichols. Czynił nie tak dawno Krzysio Kasprzak, to będziemy mogli jakąś poważną liczbę punktów dorzucić do tej czwórki. Golob znakomicie. Ach, fantastyczne to wyjście. Przedarł się bardzo śmiałym manewrem na drugie miejsce Hans Andersen. Trzeci jedzie Bomber Harris, a stawkę zamyka w białym kasku Lee Adams. No i to jest niespodzianka, ale trzecie pole, przypomnijmy, bardzo niedobre. Szczęśliwy układ gwiazd, szczęśliwy układ meteorologiczny dla Tomasza Goloba i on świetnie wykorzystuje tę sytuację, że w końcowej fazie zawodów jedzie dwa razy z pierwszego. Skontrolował, na ile skuteczna może być pogoń Hansa Andersena. Na razie wie, że Hans gdzieś tam jedzie, ale to jest odległość gwarantująca spokój poczynań Tomasza. Stara się Tomasz Golob omijać tę kolejnę na wyjściu wyciągającą w górę zawodników Tomasz Golob. Na razie wychodzi mu to świetnie. Hans Andersen przez moment się zbliżył, ale Tomasz Golob nie wypuści tych trzech punktów z ręki. Wielkie brawa dla naszego zawodnika. Chociaż z drugiej strony no, zrobił to, co po prostu do niego należało i czego wszyscy się spodziewali. Mając pierwsze pole, musiał Tomasz Golob zwyciężyć w tej gonitwie.
Tak, a ta linia, którą się jeździ, jest bardzo blisko krawężnika i widzieliśmy, że Tomek no, miał delikatne problemy, żeby się w niej utrzymać, ale na szczęście Hans... Po prawej ręce Krzysztofa Kasprzaka, Łukasz Grym, a więc nasz latający Czestmir i na zewnętrznym polu Jason Kram. Ciężka kolejna przeprawa dzisiejszego wieczora przed Krampim. No i tę przeprawę, ten ciężki los z pewnością zgotują mu biało-czerwoni. Na to liczymy. Golob, Kasprzak, Brymel i Kram. I Tomasz Golob po raz kolejny pokazuje, jak trzeba jechać, jak asekurancko, mając przewagę, mając ten atut pierwszego pola startowego, jak asekurancko, delikatnie, powiedziałbym, trzeba złamać motocykl na wejściu w pierwszy wiraż. No i co trzeba robić potem? Zaleje teraz Trym, on do tego nas przyzwyczaił, podcięty teraz przez Jasona Krampa? Chyba nie, było tam ciasno, usiadł teraz pod bandą, w bezpieczny sposób upadł, kontrolował całą tę sytuację, no i ma pretensje. Wygłasza te pretensje pod adresem arbitra zawodów. No i pewnie Łukasz będzie domagał się wykluczenia Krampiego. Czy będzie miał rację? Myślę, że nie. No, mógł się spodziewać, że Jason zaatakuje go przy krawężniku. No na pewno, kiedy wyjechał troszeczkę szerzej w tą maść, no, obróciło jego motocykl. Jest bardzo ciężko utrzymać się przy takich warunkach torowych, żeby nie upaść. Ja powiedziałem Adam bezpiecznie, ale tam wcale trafił nie tak do końca bezpiecznie. My znamy to miejsce, bo wychodziliśmy tamtędy, tamtą bramą na tor i tamte poduszki na bramie wcale nie są połączone tak ściśle i idealnie, a więc to wpadnięcie między te poduchy mogło tam się odbić dosyć mocno na jego prawym przede wszystkim barku, kiedy wpadł między nie i uderzył o bandę. Wykluczony jest Łukasz Dryml. Jason ma trochę więcej miejsca do dyspozycji. No i może czasami napchnąć trochę krwi naszym zawodnikom, ale miejmy nadzieję, będzie łatwiej w związku z tym? No myślę, że spowodowane to było tym, że szybko trzeba było założyć nową oponę. Tak jest, nie było czasu na nowe koło. Tomasz Golob na pierwszym, Krzysztof Kasprzak na drugim i Jason Kramp na zewnętrznym polu startowym. No i znowu Tomasz Golob świetnie puszcza sprzęgło, znów kopiuje tę sytuację, chociaż teraz nieco gorzej wyjechał szeroko, no ale przede wszystkim o wiele gorzej pojechał Krzysztof Kasprzak. Dał się wyprzedzić Jasonowi Krampowi i myślę, że w tym momencie marzenia Krzysztofa Kasprzaka o zrealizowaniu planu minimum, a więc awansie do półfinałów, prysły niczym bańka mydlana. Zbliża się Jason Kramp, to mnie niepokoi, do Tomasza Goloba. Czy nie za daleko? Masz się odsuwa. Balans momentalnie prawą nogą, którą zdjął szybko z haka. Przyniosło to zamierzony skutek. Ciągle Tomasz Golob jest kilka metrów przed Jasonem, ale bestia przyczajona. Nie może teraz Tomasz Golob powtórzyć tego błędu. Będzie chciał się Jason wcisnąć. Uczynił to, ale jeszcze zabrakło. Tomasz, my liczymy na ciebie, nie popełniaj błędów. Znowu Tomasz Golob asekurancko musiał tam prostować tor jazdy swojej maszyny. Teraz przytrzymaj krawężnik, nie zrobi żadnej krzywdy Tomaszowi. Jason Kram, jest trójka i jest, mam nadzieję, dobra pozycja wyjściowa do walki o, nawet myślę w tej sytuacji, być może podium w dzisiejszej imprezie. Tak, doskonały start Tomka, który powtórzył start z pierwszego podejścia, jednak jak mówiłem... Czy pierwszy będzie wybierał Tomek? Tomasz. No dwa razy wygrał z tego pierwszego pola startowego. Nie, no pewnie trzeciego nie weźmie, niech nie czaruje. Pierwsze pole startowe. Więc w drugim półfinale nasz jedynak, nasz zawodnik pojedzie z pierwszego pola startowego. Hans Andersen, drugie pole startowe. Jason Kramp pewnie wybierze trójkę, no bo chyba taka jest logika tych zawodów w Krskowie, więc
Kramp, biały kask, trzecie pole startowe i tak, pole czwórkę. To oczywiście Herb Hancock. A więc widzimy Tomasz Golob, Hans Andersen, Jason Kramp i Greg Hancock. Tomasza Goloba w drodze po awans do wielkiego finału dzisiejszej Grand Prix Słowenii. Jason Kramp na polu trzecim i Greg Hancock w kasku żółtym na polu zewnętrznym. No ale jego kwaśna mina podczas wyboru pól startowych mówiła wszystko. Chyba raczej nawet ambitny Greg nie wierzy, żeby z tego czwartego pola udało się przedrzeć do najważniejszej gonitwy wieczoru. I już są gotowi i już zaciskamy kciuki za naszego jedynego reprezentanta półfinała. Ruszył Tomasz Golob i jedzie świetnie i znowu jest na wejściu motocykl przed rywalem, przed Hansem Andersenem. Odjeżdża teraz. Ach, jak fantastycznie złapał tam przyczepność. Kiedy te największe klocki na środkowej części opony złapały, kiedy wyprostował tą maszynę, odjechał fenomenalnie Andersenowi. Teraz Andersen zmniejsza, co prawda nieco dystans, ale myślę, że możemy być spokojni, że ze strony Tomasza Goloba możemy być dzisiaj jeszcze bardzo, bardzo miło zaskoczeni. Hans Andersen jedzie drugi. Kramp raczej niewiele wskóra, bo Andersen jest wskóra. Kramp raczej niewiele zwojuje. Greg Hancock, tak jak podejrzewaliśmy, wiezie po prostu do mety swoje czwarte miejsce. On nie dopisze sobie żadnych punktów za to miejsce. Kramp będzie miał jeden dodatkowy punkcik za trzecią lokatę. Już kierownik startu trzyma szachownicę w rękach i tą szachownicę jako pierwszy ogląda Tomasz Golob. Wielkie, wielkie brawa na trybunach, w tych miejscach, gdzie zasiadają Polacy, no bo Tomasz Golob, może nie wypowiadajmy tych słów za wcześnie, ale rozpoczyna sezon w wielkim, naprawdę fantastycznym stylu. I teraz, Adamie, jak skutkuje wygranie tego półfinału? A mianowicie tak, że to Tomasz Golob będzie wybierał jako pierwszy. Znaczy, jeżeli Tomek pojedzie tak, jak pojedzie, to na pewno Niki będzie chciał mu wjechać pod lewą rękę i tym razem na pewno nie zawaha się, bo jest to finał. Tak. Tomasz Golob, tak jak mogliśmy się spodziewać, dbający o sponsorów, no i dbający o komfort w pracy przede wszystkim. Wziął chyba najlepsze, co mógł wziąć. Niki bierze pole drugie. Kto tam następny? Andreas Jonsson wybiera jako trzeci, weźmie białe. Ja myślę, że weźmie czwarte. Weźmie czwarte jednak? No trudna, to jest decyzja. Jednak miałeś rację. Wziął jednak trzecie. No i Hans pojedzie z czwartego. Będzie stosunkowo daleko od swojego przyjaciela Nikiego. Ruszyli. Ale będziemy żyć tej niepewności jeszcze przez jakąś minutę. Ruszyli, z tego co widziałem, leciutko z śruby w sprzęgle w motocyklu Tomasza Goloba mechanicy i z pewnością teraz, gdzie jedzie Tomasz Golob, jeszcze chce przewietrzyć gogle. Tak, ale myślę, że było coś w tym przejechaniu przed nosem, przed motocyklem Nikiego, coś z wojny psychologicznej. Niki ustawiony skrajnie na lewej części swojego pola startowego. Tomasz Golob mniej więcej na środku swojego pierwszego pola. No i powtórka wielkiego finału. Golob, Niki Pedersen i Andersen z zewnętrznego. I jedzie Tomek świetnie i wypnie. Poszedł tam łokieć w ruch. A, fenomenalnie. Fenomenalnie się to układa, bo Andersen przedarł się jeszcze przed Nikiego Pedersena. Dwaj duńscy przyjaciele teraz stoczą karkołomną walkę o drugie miejsce w Grand Prix Słowenii. A Tomasz Golob mknie do mety. Jak na skrzydłach leci nasz reprezentant. Niki jednak teraz jest drugi, ale Andersen jeszcze go zaatakuje. Niewiele ciekawego tak naprawdę dzieje się w tym wyścigu, ale i tak jesteśmy, proszę Państwa, rozentuzjazmowani. Chińczycy chyba wyjaśnili sobie
swoje sprawy. Odjechał Nicky Pedersen Hansowi Andersenowi, ale niebezpiecznie zbliżył się teraz Nicky, ale odjeżdża. Bardzo szybka na prosty jest maszyna Tomasza Goloba. No i Nicky już nic nie zrobi. Tomek, 387 metrów, masz to w garści. Spokojnie. Tomasz Golob jeszcze raz spojrzał przez lewe ramię, bardzo daleko zostawił, nie łapie się na szprycę spod tylnego koła Tomasza Goloba, Nicky Pedersen i mamy zwycięstwo! Fantastyczna historia, proszę Państwa, Tomasz Golob zwycięzcą inauguracyjnej rundy Grand Prix 2008. No i szaleństwo na trybunach, tam gdzie siedzą biało-czerwoni, coś niesamowitego. Tomasz Golob wkracza w sezon 2008 we wspaniałej dyspozycji, no i we wspaniałym humorze teraz będzie. Duńczycy, jak podpowiada mi Adam, wyjaśnili sobie coś po tym wyścigu. Gratulacje od Andersena. Tak jest, on był najbliżej. Andersen cieszy się z trzeciego miejsca, bawi publiczność jazdą na jednym kole. No a Nicky Pedersen również dziękuję swoim kibicom. I myślę, że przełknie chyba tę pigułkę. Nie będzie ona bardzo gorzka. Musi liczyć się z tym Nicky Pedersen, że nikt przed nim, mimo tego, co pokazał w ubiegłym sezonie, nie położy się na torze, nie złoży motocykla, nie wkręci gazu na starcie. Po prostu takie przypadki będą musiały się zdarzać. Na mistrzowi nigdy nie jest bardzo łatwo, no bo działa odwieczna sportowa reguła. Bij mistrza. Brawo. Cię swoich ludzi. Kevlar. Mimo że ten Kevlar nie zdążył się dzisiaj ubrudzić. Widzimy to. 500 wyścigów odjechałeś, ale ważniejsze jest chyba to, że 12 wygrana. To był dla mnie szczęśliwy dzień. Nie wiem, co powiedzieć w tej chwili. Dziękuję serdecznie moim chłopakom z teamu, sponsorom. I'm very happy, very smart in the last race in the Nicky. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Together, very, very quickly start, yeah? Bardzo, bardzo szybko wystartowaliśmy z Nikim w ostatnim wyścigu. No i było tam ciasno na wejściu w pierwszy wiraż. Dobry początek, czy to będzie twój czas w tym roku? Przy światowym speedwayu. Oczywiście, bardzo dobrze zacząłem start. Bardzo dobrze wyszedł mi start do tego sezonu. Teraz będę ze spokojem oczekiwał na drugie Grand Prix, które odbędzie się za 2 tygodnie w Lesznie. Na które serdecznie zapraszamy. Motocykl i po prostu trzymać ten gaz. Liga angielska do tego zupełnie nie jest potrzebna. Zgodzisz się chyba? No tak, jest w tym dużo prawdy. Tak naprawdę będzie to można dopiero ocenić po turniejach, które odbędą się właśnie na takich torach. A teraz cieszmy się razem z Tomkiem Golobem, który wskakuje właśnie w swoim stylu na pierwsze miejsce podium. I teraz chcielibyśmy zobaczyć uśmiech, tak jest. Taki uśmiech chcemy oglądać przez wszystkie te czekające nas... Przede wszystkim na ostatnim Grand Prix chcielibyśmy oglądać. A bo tam jest przecież jeszcze ten wyścig, ten Super Prix. Zaraz o tym opowiemy. Państwo na pewno już interesujący się żużlem słyszeli o tym. 200 tysięcy dolarów do podziału. Ale to już pochymnie dokończymy. Być może Robert Kubica, dzisiaj Tomasz Golob pokazał, jak zwyciężać mamy. Pięknie odśpiewał nam jeszcze hymn. Teraz w ruch poszły szampany, wybuchy i całe to szaleństwo, które zwyczajowo po turniejach Grand Prix się odbywa. Szybko o Super Prix, tak?
zwycięzcy z Göteborga, Kopenhagi, Cardiff i Gelsenkirchen, a więc tych czterech turniejów, zmierzą się w specjalnym, dodatkowym wyścigu, gdzie do podjęcia $200,000, ale nie dla jednego, tylko zwycięzca 120, drugi 40, trzeci 25, czwarty 15. Nie pomyliłem niczego. No i trwały tutaj gorączkowe narady wczoraj, jak to będzie, no bo jeśli ktoś wygra dwa z tych turniejów, no to kto wtedy do tego Super Prix wchodzi? Okazało się, że wytłumaczono, zresztą takie potwierdzenie znaleźliśmy też na piśmie, w takiej specjalnej książeczce, w takim media guide, który otrzymaliśmy wczoraj, że jeśli zdarzyłoby się, że któryś z zawodników wygra dwa z tych turniejów, no to wiadomo, że nie zajmie dwóch miejsc na starcie. Wtedy jako czwarty obsadę tego wyścigu o Super Prix uzupełni zawodnik będący najwyżej w klasyfikacji Grand Prix po zakończeniu już całego cyklu, no bo wiadomo, że ten wyścig będzie na deser już po koronacji Mistrza Świata, tak? I że będzie to najwyżej sklasyfikowany zawodnik z tych, którzy nie dostali się do tego wyścigu drogą normalną, czyli przez wygranie któregoś z tych wielkich turniejów Grand Prix.